Na tym filmie, który otrzymaliśmy od właścicielki sklepu, widać jak chłopiec w wieku około 9-11 lat zabiera puszkę z lady sklepowej. To nie wszystko. Jak relacjonuje właścicielka sklepu, była również kobieta, która kupiła bluzkę za 15 zł i podała sprzedawcy 200 zł. Ekspedientka wydała 185 zł w banknotach po 150, 20 i 10 zł oraz w bilonie 5 zł. Klientka zaczęła się upierać, że za bluzkę chce zapłacić jedynie złotówkę. Kiedy sprzedawczyni odmówiła, ta zażądała zwrotu pieniędzy. W tym czasie dziecko zrobiło spore zamieszanie, kładąc na ladę różne przedmioty i zagadując sprzedawcę. Ekspedientka oddała 200 zł, kobieta przekazała resztę tyle, że bez 100 zł i natychmiast wyszła ze sklepu. W puszce zabranej przez dziecko były pieniądze zbierane dla Fundacji Kocia Klitka. Tam sytuacja jest bardzo trudna. Okazało się, że część kotów chorych jest na białaczkę. Wszystkim podopiecznym trzeba było wykonać kosztowne testy. Obecnie pilnie poszukiwane są domy tymczasowe lub stałe dla sześciu pięknych udomowionych kotów, niestety z białaczką. Ważne, białaczka, którą są dotknięte, jest zaraźliwa jedynie dla kotów i nie stanowi absolutnie żadnego zagrożenia dla ludzi i innych zwierząt. W takim domu może być już inny kot chory na białaczkę albo pies. Ważne by były to domy niewychodzące czyli czyli takie, w których zwierzę jest cały czas w pomieszczeniu, kontakt przez Facebook z kocią klitką oraz przez numer telefonu, który podajemy na dole ekranu.